Dzień dobry, serdecznie witam w czwartek. Krótka dzisiaj Ewangelia, ale uważam ją za jedną z najtrudniejszych, jakie czytamy w tekstach Pisma. Ta prosta opowieść o tym przyjacielu, który przychodzi w nocy do jednego ze swoich ziomków, przyjaciół, a ten nie ma mu co dać jeść i ten z kolei idzie do swojego przyjaciela, puka natrętnie i w końcu ten mu daje chleb, żeby mógł nakarmić swojego gościa. No i Pan Jezus to konkluduje, żebyśmy prosili, a otrzymamy, szukali, a znajdziemy, kołatali, a nam otworzą. Ładna Ewangelia, ładny tekst, ładna przypowiastka. Ale zobaczcie, że tak naprawdę w naszym codziennym życiu to tak nie działa do końca. Sami, myślę, każdy z nas jest taką księgą niewysłuchanych modlitw. Znamy mnóstwo ludzi, którzy prosili, uczciwie prosili. To nie chodzi o jakieś kombinowanie, o to, że prosimy o jakieś złe rzeczy dla innych ludzi. I nie otrzymali. Czasem ludzie całe życie proszą o jakąś łaskę, o jakiś dar, o zdrowie, o siły, o to, żeby dzieci żyły dobrze. Całe życie proszą o to, żeby rzeczywiście przeżyć swoje życie dobrze. Serio, ja w konfesjonale usłyszałem mnóstwo takich historii, w których ktoś starszy opowiada o tym, jak bardzo czuje, że jego życie mu nie wyszło. I to nie jest kwestia nastolatka, którego jeszcze można jakoś poustawiać, pokazać mu perspektywy, ale masz przed sobą człowieka schorowanego, starego, który bardzo często po prostu czuje, że przegrał życie, że się już nic nie da zrobić. Równocześnie ten człowiek przez całe swoje życie prosił o to, żeby jego życie wyglądało inaczej. I dlatego uważam, że ta Ewangelia jest jedną z najtrudniejszych, bo nie można poprzestać tylko na dobrych radach. Proście bardziej i otrzymacie. No bo życie pokazuje i weryfikuje, że jest inaczej. Z tą Ewangelią też jest związane to, że bardzo często my księża, ci, którzy komentują Pismo, wprowadzamy też ludzi w takie poczucie winy. No bo bardzo często robimy taki zabieg, że skoro nie otrzymujesz tego, co prosisz, to prosisz za słabo, albo twoja wiara jest za słaba. I tak naprawdę wplątujemy ludzi w kolejne właśnie, nie dość, że im życie nie idzie, nie dość, że nie otrzymują tego, o co proszą, a jeszcze raz to podkreślę, bardzo często nie proszą o złe rzeczy. To jeszcze to poczucie winy, że jesteś człowiekiem małej wiary, że prosisz za mało, że jesteś mało gorliwy i tak dalej. To są straszne rzeczy, które się mówi ludziom, nie biorąc za nie odpowiedzialności. Wiem, że dzisiaj tak naprawdę nie otrzymacie żadnej odpowiedzi z mojej strony. Więcej pytań niż odpowiedzi. A tak naprawdę żadnej odpowiedzi. Ale chodzi mi o to, żebyśmy spróbowali z tą Ewangelią się zmierzyć nie od strony naszych pobożnych życzeń, ale od rzeczywistości, od tego, co naprawdę w naszym życiu się dzieje. Ja tą Ewangelię, ja się z nią konfrontuję już od wielu lat. Nie tylko w ostatnim czasie, kiedy jest mi trudniej w życiu, ale generalnie konfrontuję się z nią od wielu lat, bo widzę, że ona jest naprawdę dziwną Ewangelią i bardzo trudną. Łatwo nią manipulować, łatwo nią wprowadzać ludzi w wyrzuty sumienia, poczucie winy. Trudniej rzeczywiście zobaczyć, że to jest Ewangelia, która mówi o bardzo, bardzo trudnej rzeczy. I spróbujmy dzisiaj z nią posiedzieć. Spróbujmy zobaczyć, na ile ona rzeczywiście w naszym życiu działa, na ile jest tylko zlepkiem naszych pobożnych pragnień, naszych pobożnych życzeń, a na ile rzeczywiście i co Pan Jezus chce nam powiedzieć w moim życiu osobiście. Proście, otrzymacie, kołaczcie, otworzą, szukajcie, znajdziecie. O co chodzi Panu Jezusowi? Ja tak sobie myślę,
I o tym też napisałem dzisiaj na blogu, że nie tyle chodzi o to, że chrześcijaństwo jest religią otrzymywania tego, o co prosimy, ale być może chodzi Panu Jezusowi o pewną zależność, że jeszcze bardziej chce zależeć od Boga w swojej niemocy, w swoim takim egzystencjalnym, nie wiem jak to nazwać, dole, w którym tak naprawdę czuję, że sam nie potrafię. I tak jak mówię, nie idźmy w takie wkładanie ludzi w poczucie winy, że za mało się modlą, że za słabo się modlą, że mają za słabą wiarę. Albo jeszcze jeden taki wytrych kaznodziejsko-moralizujący, że Pan Bóg daje nam to, co tak naprawdę potrzebujemy. Tylko że znowu, życie wielu ludzi pokazuje, że ci ludzie naprawdę nie otrzymują tego, co potrzebują. I to nie chodzi o to, że proszą, nie wiem, o wygraną w Totka 10 milionów, ale chodzi o to, że bardzo często zmagają się z ciężkimi chorobami, z ciężkim niezrozumieniem swoich najbliższych, po prostu z takim odrzuceniem społecznym. I to nie są rzeczy, które by były jakimś luksusem. I naprawdę bardzo łatwo wykorzystać Słowo Boże do tego, żeby powiedzieć, żeby nie powiedzieć ludziom, że ja tak naprawdę nie wiem. Nie wiem, dlaczego Pan Jezus nie daje Ci tego, o co prosisz. Nie wiem, dlaczego Pan Jezus nie otwiera Ci tych drzwi, w które walisz. Już nawet nie kołaczesz, ale walisz od wielu lat. I nie wiem, dlaczego nie znajdujesz tego, co chcesz znaleźć. Wiem jedno, że ta Ewangelia i w ogóle chrześcijaństwo jest takim sposobem na życie, w którym więcej pytań niż odpowiedzi. Jest w tym jakaś pewnego rodzaju frajda, ale nie jest to łatwe i nie jest to coś, co można by, czym można by łatwo tłumaczyć życie i problemy życiowe. Pomimo wszystko, pomimo tych trudności, pomimo tych pytań, życzę Wam dobrego czwartku, tego, żeby ten dzień rzeczywiście był świetnym dniem i żeby był ciepły, bo pomimo tego, że jest już początek października, myślę, że zasługujemy jeszcze trochę na ciepła, na trochę ciepła i na to, żeby jeszcze w naszym sercu i w naszym życiu było lato. Trzymajcie się, do zobaczenia, pozdrawiam Was serdecznie, szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Trzymajcie się.